kurczaka kroimy w małe kawałeczki. Usuwa mięso od kości akurat tym razem. Tego, czyli bez kości. Dodajemy po kolei, znaczy po kolei, czy jak wam tam pasuje już. To jest sos ostrygowy. Dwie łyżki, tam mamy około, mieliśmy około 0,7 kg kurczaka. Co my tu mamy? Tu mamy sos ostrygowy, a poszła, czyli tak, sos ostrygowy, soja, sos. Do tego idzie trochę alkoholu, troszeczkę możecie wódki dodać i to jest ocet. I łyżka cukru. Oczywiście to trzeba wymieszać. I zostawiamy to na jakieś 15 minut. Minimum 15 minut. Dobrze to wymieszajcie, żeby ten cukier się rozpuścił ładnie, żeby on się tam rozszedł wszędzie. A, i jeszcze idzie pieprz czarny. Je? Ja je. Nie dodajemy soli. Sos sojowy jest słony, także już to wystarczy. Ok, spotykamy się za chwilę przy następnym. Dodatkowo, pora szczypiorek. Tak jak widzicie, taka ilość. Mamy uzupełnione. Jeszcze raz, szczypiorek, por, cebula. Biała cebula lepsza. My akurat mamy tutaj czerwoną cebulę, bo ją dodajemy do hamburgerów. I mięso, które się robiło jakieś tam 15 minut. Dobrze, żeby ono tak troszeczkę przesiąkło tym zapachem. Olej. Zwróćcie uwagę, dosyć dużo jest tego oleju. No ale zobaczymy. Rozgrzewamy. I to dość mocno. Ten olej będzie rozgrzany. Widzę, że nie dał tego na rozgrzany olej mocno, ale idziemy po kolei. Robimy porę, nie w pory, tylko porę. Zaraz wam pokażę po zrobieniu, jak będzie ona wyglądała. Czyli pamiętajcie, nie jest za mocno rozgrzany olej, ten olej jest tak średnio. To nie skwierczy tutaj, tylko się tak gotuje w oleju. Myślałem, że zacznie tam od maksa ognia, ale pomyliłem się. Mówi, że ok. Ona zmiękła. Czyli wykładamy ją na zewnątrz. Wyciągamy dokładnie wszystkie elementy z patelni, żeby tam nic nam się nie przepalało później. Zwróćcie uwagę, to co bulgocze, to jest woda, która pozostała. Teraz poszedł szczypiorek. A on nie będzie długo robiony. No niestety ten olej skaczący to jest właśnie to, czego nie lubię w kuchni. Pamiętajcie, ma się nie przypalić, ona nie jest przypalona. Ona jest tylko lekko sparzona, ale nie sparzona wodą. Tylko jest miękka.
nadal patelnia nie jest mocno rozgrzana. Nie. Nie jest to ostry. Nie jest to robione na ostrym ogniu. Zwróćcie uwagę. Teraz zwiększył gaz. Zwiększył power. Tu masz centro. I teraz już poszedł na dużym ogniu. Nie siadę. Pamiętajcie, żeby nie za mocno dawać ognia, bo płyny, które tam macie, czyli sos sojowy i inne, zawierają wodę. I żeby wam po prostu za mocno olej nie pryskał rozgrzany. To się nie smaży, tak jak ja się na to patrzę i jak się znam na smażeniu, to się nie smaży, to się po prostu jeszcze, to jest przy takiej temperaturze jakby powyżej gotowania. Mam jakieś 3-4 minuty i w tej chwili oddzieli to mięso od tego sosu. Pamiętajcie, muszą być pokrojone, kurczak musi być pokrojony dosyć małe kawałki. Ponieważ jest oddzielone od mięsa, od kości, mięso jest oddzielone od kości, więc nie ma potrzeby zbyt długiej obróbki termicznej. Trochę tego oddzielamy, a resztę wyrzucamy. Wyrzucamy ze środka to, co tam się osadziło, zobaczcie. I już zaczynamy robić kurczaka na małej ilości oleju. Znaczy na tym sosie i na tym oleju, który nam pozostał się po odlaniu nadmiaru. A czego co za mam? A. Dolał czystej wody, dołożył do tego, dodał do tego trochę wody czystej, aby uzyskać trochę więcej sosu i żeby to się lepiej dusiło. I 20 minut będzie nam się to dusiło. Po 15 minutach dodana cebulka, tak żeby nam się ładnie zrobiła. To jak odparuje woda, zobaczcie. To teraz z cebulą to robimy. Mieszamy to, co musi zwiększyć. Robimy jeszcze parę minut, aż cebula będzie miękka, ale nie miękka zupełnie. Ona ma być taka lekko twardawa. I dodajemy to, co żeśmy przedtem smażyli leciutko, czyli porę i szczypiorek. I pięknie. Nie wszystko? Ok, a? Nie dodał wszystkiego. Ja tam to lubię, ja tam lubię tą porę. I mamy gotowe. Spróbujcie, bo to jest proste, łatwe i szybkie do zrobienia. I to będą sobie dzisiaj jedli. Tak to wygląda. Będą to jedli z ryżem. Czekajcie, ja sprawdzę. Jedną sztukę. Buja, Inga. Buja. Oni to robią, słuchajcie, razem ze skórą. No ja nie lubię skóry. Okej. Okay. Mogę wam to polecić, także możecie to zrobić i zobaczyć. Będziecie mieli trochę gniszczyzny. Do tego dołożyli zieleninę, bo bez zieleniny to się nie da. No i tak wygląda, słuchajcie, zobaczcie, taki talerz. Zielenina. Ryż. I to będzie dla 4 osób. Żona mnie dzisiaj wystraszyła i mówi, że
dzisiaj córka idzie na szczepienie. Ja mówię, że mowy nie ma. Mówię, nie potrzebuje, nie, na razie jest za mała. A okazało się, że szczepienie takie standardowe, jak każde dziecko ma, nie? Także nie przeciwko srowidowi, czy jak to tam nazywają, tylko normalne. Jednak powiem szczerze, że mimo, że jestem jakimś tam, nie jestem przeciwnikiem tego szczepienia srowidowego, to na razie dziecka nie za bardzo bym chciał wysłać. Także dzisiaj otrzymaliście troszeczkę kulinarnego przepisu. To był pierwszy przepis. A będziemy to kontynuować. Pamiętajcie, że to są przepisy takie normalne, czyli takie, jak jedzą normalni Chińczycy w ciągu... Normalnie żyjąc, coś tam gotując sobie w domu, tak? To będzie odcinek pierwszy, a będziemy robić odcinki... Będziemy je numerować i będę wam rzucał więcej odcinków, jeżeli to was interesuje, ale to... Czy to was interesuje, to wy mi musicie dać znać, ok? A ja jadę w tej chwili już do restauracji, do siebie. Zawiozę jej tą książeczkę, szczepień i co? I zostańcie z nami, bo my dzisiaj jedziemy do znajomych. Koleżanka miała operację. Moja żona tam u niej była. No i zostaliśmy zaproszeni do restauracji. Już w tej restauracji byliście. To jest ten taki bufet. Ale zobaczymy, co tam nowego, to popatrzycie się. Może coś nowego przybyło, a ci, co nie widzieli, to zobaczą. Okej, bo strasznie wieje, niefajna pogoda. Zobaczcie, ja w polarze biegam. Czekajcie, bo mnie tu babcia atakuje z prawej strony i z lewej. Żabami dzisiaj rzuca. Deszcz pada, niefajna pogoda. Spada nam temperatura do 20 stopni, zimno. Siąpi. Ok, zostańcie z nami jeszcze raz. Ponawiam, dzisiaj jedziemy do bufetu. No dobra, dojechaliśmy. Siedzimy na dwa stoły. Koleżanki się spotkały, będą gadać. Tutaj dziedziczka. Jarku, pozdrawiam cię, to jest dziedziczka. My tam coś robimy, a później wam pokażę, dla tych, co jeszcze nie byli tutaj ze mną, to zaraz wam pokażę, co tam jest, nie? Płacisz raz i jeść ile chcesz. Godzina 18, robi się coraz większy ruch. Ludzie wychodzą z pracy. Zjechałem sobie na dół, żeby wyjść na zewnątrz zapalić. Słuchajcie, we wszystkich już marketach, takich trochę większych, widzę, że wystawiają i sprzedają elektryki. Tu akurat mamy BYD. Ja tu się patrzę na tego Dolfina, bo nie wiem, czy byśmy nie kupili do firmy go. O! A nie, to jest sam. Ten mnie nie interesuje. To jest akurat hybryda. Hybryda? Nie hybryda. Zaraz sprawdzę. Nie. Pełny elektryk. No dobra, idę zapalić. Nie to mnie interesuje. 505 km. Bardzo fajne, zgrabne autko. No mnie taka bieda wersja mnie interesuje.
bardzo ładny. Zobaczcie. Bardzo fikuśne, bardzo ładne auto. Podoba mi się to autko. Do miasta, kurczę, rewelacja. 405 km przebiegł, full bateria. Słuchajcie, to jest tak. Wersja podstawowa od 10, no zawsze to akurat z upustem, nie? Ale wersja podstawowa normalnie jest od 111 tysięcy. Wersja pełna 143. Byłem na zewnątrz i już brakuje miejsc. Już czekają ludzie na zewnątrz. Helen, maybe make free here. Okay. Because people waiting. Okay. Mamy napoje. O, zupa. No. O. I? O, czy to jest prawda, lago? Co lago? Musimy spróbować. Skrzydełka, ale zwróćcie uwagę tylko te końcówki. Kurczak, filet z kurczaka, tu mamy w innym sosie, te kości bardzo lubią, makaron, warzywka, po tej stronie mamy owoce i do sosików różne elementy, tak, i tam dalej owoce. Tam jest kuchnia, ale nie wchodzimy. Mamy dwie zupy. A to już mamy na grilla. Muszę spróbować tą kiełbasę, bo ona mi znajomo wygląda. No, krewetki w lodzie, butla. A tu mamy wołowina. Do wyboru, do koloru. Patrzcie ile chcecie, na grilla i jedzie. Warzywa. Bar sałatkowy. Na zimno. Ja już opędzlowałem sushi. Już trochę poznikało. No i co dalej? Suszone banany. No jakieś tam frytki, nie frytki. Chińskie kiełbaski z rożna. Chipsy, chipsy. I tym podobne pierdółki. Ciasteczka. Mleko, cola, napoje, niby kawa, ale nie widzę, również mają wino. Macie buteleczki założone na kieliszek i napełniacie sobie. Tu mamy napoje, różne, widzę, że jest z arbuza, więc sobie spróbuję. No, oni dodają, ścinają. To jest mąż tej koleżanki, a męża tej koleżanki nie ma. Na razie nie wiem, czy dzisiaj przyjedzie. On taki mało uchwytny jest, nie? Ten prowadzi sklep, oni prowadzą sklep z butami, sprzedają buty. A dziedziczka zarządza tą restauracją i jeszcze ma dwie restauracje.
No i co, to by było chyba na tyle. No co mam pan więcej pokazać z restauracji? Widzę, że napoje im się pozmieniały, bo trafiły, przedtem były oryginały, a teraz widzę jakaś podpierducha, bo to nie oryginał, zaraz zobaczymy jak z Coca-Colą. No dupa, Pepsi, a jak jest Pepsi, to Pepsi jest tańsza. Pepsi jest dużo tańsza od Coca-Coli. I widzę, że przerzucili się na Pepsi, bo jest i Mirinda, i 7-Up. A to z brandu Pepsi-Coli, z tego co wiem. No nieważne. Jakieś tam trzeba robić oszczędności, nie? No ruch tam jakiś mają. Wracamy do domu. Czas do domu. I zaraz wam złożę film i wam wyślę film. Także na dzisiaj to już wszystko. Nie zapomnijcie dać informację, czy mam więcej szykować tych takich prostych dań chińskich. Do zobaczenia. Emily, co z tobą? Pięknie. A. Hehehehe